Cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście Epatek. A dzisiaj mam dla was taki odcinek typowo speedpaintowy, w którym no, ogólnie rzecz biorąc będę rysować kolejną pracę związaną z moim główną oryginalną postacią, jaką jest Kyrab. I chciałem tak tylko na chwilkę się wtrącić w nagranie, w sensie no, coś powiedzieć. Bo ci co zapewne... inaczej. Ci co zapewne obserwują mnie na moim Twitterze, na moim profilu na ArtStation, kojarzą, że w ostatnim czasem głównie do Byzantów robiłem tylko takie ilustracje, bez jakiejś głębszej historii, bez tego wszystkiego. Chciałem teraz po prostu zająć się bardziej już takim, że tak powiem, typowym budowaniem świata, żeby wszystko zacząć projektować, wszystko zacząć pisać, opowiadać i tak dalej, a nie robić to tylko przez same ilustracje. W ten też sposób chciałbym zainicjować na nowo serię Budowanie Świata, która będzie podzielona na takie, że tak powiem, cztery podserie. W jednej będziemy robić przedstawianie różnych postaci, będziemy robić grafiki koncepcyjne do postaci, będziemy opowiadać ich genezę i tak dalej, i tak dalej. Drugą taką podserią będą to odcinki o takiej głównej historii Bizantro, w głównym akcie, w którym aktualnie jesteśmy. Będzie to głównie, no, tak samo tworzenie jakiejś ilustracji do niej, jakiejś dodatkowej, do nietworzenia jakiejś opowieści i do tego jeszcze jakieś, no, koncepty i tak dalej. Będą też odcinki z historiami pobocznymi, czyli takimi, no, które będą nas naprowadzać w główny nurt fabuły w tym świecie Bizantrów i będą typowo odcinki koncepcyjne, gdzie będziemy tworzyć różne przedmioty, różne potwory, lokacje i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że będę robić akurat przy tworzeniu też głównej historii jako taki prequel do tych odcinków. Myślę, że to będzie jak najbardziej spoko opcja. I co, ja już się wam nie wcinam, dziękuję za wysłuchanie mnie i trzymajcie się, siemaneczko.